Cześć! Ja jestem Kogut Rubin, a wy? Kto nas dzisiaj odwiedził? Jak się nazywacie? Witam cię, Lenko. O, jak się masz, Oliwko? Cześć, Michałku! Miło was wszystkich poznać. Witam w wesołej zagrodzie Koguta Rubina! Powiem wam w tajemnicy, że chociaż mieszkam w kurniku, to uwielbiam podróże i zabawy! Cześć, dzieci, dzieciaki i... Kukuriku! Co by tu dzisiaj porobić? Do 100 000 rozwścieczonych szympansów! Wiem! Dziś zabiorę was do ogrodu zoologicznego! I jeszcze raz poproszę. Teraz może być. Tak, dobrze słyszeliście. Dziś wyruszam ze swojej wesołej zagrody do ogrodu zoologicznego. To miejsce, w którym eksponowane są zwierzęta. Co, trudne? Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. W zoo mieszkają dzikie zwierzęta. Choć możemy je obserwować, to one wcale nie są udomowione jak koty, psy czy też koguty. Żyją na przypominających ich naturalne środowisko wybiegach, a pracownicy zoo bardzo o nie dbają i zaspokajają ich wszystkie potrzeby. No po prostu nie muszą się martwić o na przykład pożywienie. A czy wiecie, po co są ogrody zoologiczne? Co mówicie? Wiem, wiem, żeby fajnie spędzić w nich wolny czas. No to prawda, no. Można iść z rodzicami albo z dziadkami na spacer i podziwiać zwierzęta. Są jednak jeszcze inne ważne role ogrodu zoologicznego. Po pierwsze, funkcja edukacyjna. Czyli zoo to taka zielona szkoła, w której poznajemy zwierzęta, dowiadujemy się jak i gdzie żyją i uczymy się szacunku do naturalnego środowiska. Druga funkcja to funkcja ochrony zagrożonych gatunków, czyli funkcja ochronna. Wiecie, że niektóre zwierzęta żyją tylko w zoo. Nie można ich zobaczyć w ich naturalnym środowisku. Niestety, mówię to ze smutkiem. No i jeszcze trzecia funkcja. Funkcja naukowa. Dzięki obserwacji zwierząt cały czas je bardziej poznajemy i możemy bardziej zrozumieć. A zdobytą wiedzę wykorzystać do ich ratowania i oczywiście do ich ochrony. No dobrze już. Wystarczy. Chodźmy już zobaczyć wszystkie wspaniałe zwierzaki. Zapraszam was do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Jak widzicie, jesteśmy przed wejściem do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Za chwilę rozpoczniemy kolejną wesołą podróż z kogutem Rubinem. Zobaczymy, jak zwierzęta w środku mieszkają, jakie mają zwyczaje i jak się zachowują. Zapraszam, chodźcie ze mną. Kurniku, otwórz się! Jak już wam wspomniałem, zoo pełni różne funkcje. Jedna z tych funkcji to funkcja edukacyjna. Z tym, że w zoo pracują dosyć niecodzienni nauczyciele. Jeden z nich to mieszkaniec Afryki, pyton królewski o imieniu Grzesiek. Na co dzień można przyjść tutaj do zoo i poznać Grześka z bliska, zobaczyć, że wcale nie jest groźny i tak naprawdę
wszystkich bardzo, ale to bardzo lubi. Mnie też. Kukureka! Dziś przekonałem się, że Agama brodata lubi koguty. Ta akurat Agama nazywa się Basia, a ja się nazywam Kogut Rubin. Basia to też nauczyciel w zoo. Dzięki Basi będziecie mogli sprawdzić, jak takie gady wyglądają w swoim środowisku. Będziecie mogli nawet Basi dotknąć, a jak ktoś się będzie bardzo starał, to być może z Basią porozmawia i Basia opowie Wam o swoim życiu w swoim naturalnym środowisku w Australii. Zapytam Was teraz, jakie zwierzę potrafi upodobnić się do patyka? Zgadliście, tak, dokładnie, to patyczak. Co wspólnego ten patyczak ma ze mną? Otóż w nazwie tego zwierzątka jest również kolor czerwony, bo to patyczak czerwonoskrzydły, który pochodzi z Tajlandii. Jak pojawicie się na takich nietypowych zajęciach, akurat z tym patyczakiem Patrycją, to zobaczycie, jak świetnie potrafi się kamuflować i zniknąć wśród swojego środowiska naturalnego, wśród przyrody, a dokładnie wśród patyków. Kolejna funkcja ogrodu zoologicznego to ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Za mną właśnie skradają się w moją stronę osły somalijskie. Są leciutko wystraszone, bo widzą mnie po raz pierwszy, ale tak naprawdę tu w ogrodzie czują się bezpieczne. I właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby było ich coraz więcej, bo w przyrodzie przez człowieka nie ma dla nich zbyt wiele miejsca. To cześć dziewczyny i chłopaki, pa pa! Te zwierzątka za mną to oryksy szablorogie. Niestety nie występują już w swoim środowisku naturalnym, a zoo daje im tutaj miejsce do życia, taki swoisty azyl. Dzięki zoo może przetrwać ten już ginący gatunek. Za mną cała rodzina, w której znajdują się dwa młode zwierzątka, które niedawno przyszły na świat. Czują się tutaj bardzo dobrze. Jedną z funkcji ogrodu zoologicznego, jak Wam wcześniej wspomniałem, jest funkcja naukowa. To właśnie tutaj studenci kierunków przyrodniczych obserwują z bliska różne zwierzęta i robią swoje naukowe badania. A my jesteśmy teraz wśród lemurów. Jeden z nich to prawdziwy król Julian. Pójdę sprawdzić, czy wygina śmiało ciało. A to jest właśnie król Julian, dumny tata. Cześć Julian, ja jestem Kogut Rubin. Hej! No zobacz, co ty robisz? A, chyba poranna toaleta. No rozumiem. Aha. Julianie, co się zaraz stanie? Masz ochotę trochę potańczyć? Chyba jednak masz ochotę na drugie śniadanko. Julian! To ja do ciebie mówię. Tańczymy? No dobra, to za chwilę. To zwierzę w biało-czarne paski to, jak doskonale wiecie, zebra. Ta dokładnie zebra to zebra Hartmana. Możemy przyjrzeć się, jak żyje w swoich naturalnych warunkach, które odwzorowane są na jej wybiegu w zoo. Dzięki zebrze bezpiecznie przechodzicie przez ulicę.
Zastanawiam się właśnie, czy jestem obserwatorem, czy głównym daniem w ogrodzie zoologicznym. A to dlatego, że tuż za mną widzicie wybieg najszybszego kota na świecie. Geparda! Zobaczcie, jak dumnie kroczy w poszukiwaniu kolejnej zdobyczy. Nie będziemy mu przeszkadzać. To miejsce za mną, w ogrodzie zoologicznym, to ptasi azyl, czyli inaczej taki szpital dla zwierząt, w którym dochodzą do siebie, do swojego zdrowia, w momencie, kiedy na przykład złamią sobie skrzydełko. Rocznie ptasi azyl przyjmuje ponad 6 tysięcy pacjentów. Jesteśmy cicho, bo każdy chce wracać do zdrowia w ciszy i w spokoju. Te bociany białe, które tu widzicie, to byli już pacjenci azylu dla ptaków. Odpoczywają sobie wśród bardzo miłego towarzystwa innych również ptaków. Nigdy już nie wrócą do naturalnego środowiska, bo niestety nie potrafią już fruwać. Ale jest im tu naprawdę dobrze. Tworzę właśnie korę, która jest ściółką pod delikatne stopy i skórę bardzo wielkiego zwierzaka, jakim jest nosorożec. Wydawałoby się gruboskórny, a jednak bardzo delikatny. Nie przeszkadzam. Tylko pracuję. Przepraszam, zaraz do was wrócę. Jeszcze tylko 150 razy. Jestem teraz w klatce, w której przewozi się słonie, a nie koguty. W tej klatce do warszawskiego ogrodu zoologicznego przywieziona była słonica Buba, kiedy jeszcze była bardzo mała. Teraz pewnie już by się w niej nie zmieściła. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda dorosła słonica Buba. Ja jestem kogutem brzuchaczem, a za mną w zoo na wybiegu, w swoim wybiegu, mieszkają torbacze. Torbacze, czyli takie skoczne ssaki, które wychowują się w brzuchu, a właściwie w torbie swojej mamy. Ten kangur jest bardzo duży, chociaż kiedy się urodził, to był bardzo, bardzo mały i mieszkał w torbie swojej mamy. Przez pół roku jadł sobie tam pyszne mleczko, a potem wyskoczył z torby i zaczął swoje własne, dorosłe życie. Zwykle pingwiny kojarzą nam się z wielkim zimnem, a tym razem spotykamy się z pingwinami, które mieszkają w Afryce, a dokładnie u wybrzeży Namibii i RPA, Republiki Południowej Afryki. Można na nie mówić również pingwiny przylądkowe. Cześć, pingwiny przylądkowe bardzo lubią jeść. Zaraz zobaczymy je podczas karmienia. Co wam się najbardziej podobało? Bo mnie podobało się wszystko. A to dlatego, że wszystkie zwierzęta są bardzo ciekawe. To cześć, dzieci, dzieciaki i kukuryku! I pamiętajcie, że widzimy się wkrótce w wesołej zagrodzie koguta Rubina! Idę poćwiczyć ryk lwa. Pa, pa!